zaczynamy te kilka dni na tym łowisku i jest pytkę. Taki 5 centymetrów. Rybkę wypuszczamy i jest pytkę. Przewiercam palety, przerzuciłem właśnie, jest godzina 21:31, półtora godziny najmniej będę trzymał, więc przewiercam sobie, no, przewiercam sobie paleciki, delikatnie dipuję. I zobaczymy, czy coś wpadnie jeszcze z nocy, czy dzisiaj przed północą, czy po północy. Zobaczcie to sami. Więc delikatnie dipujemy. Tu jest mniejszy kaliber, tu później większy kaliber. 12 teraz, a później będzie 14. Więc taki byczek. Taki karasz. Teraz za przerzucamy zestaw. 4:35. Na kulasa, a nie wiem, co to Japoniec może być znów. Na karpikami nie wygląda, chyba że mały karpik. Zobaczymy. Taki ładny. Sześćdziesiątka. I kurka. Więc piękny karpik. Wracaj, baja, i wędkujemy dalej. A więc jest coś, godzina 4:59, demon, hot demon, karaś czy karpik, zobaczymy. A coś niedużego. Zobaczymy. Jedną ściągnąłem, bo chciałem przerzucić. Bałwanka zakładam, pokażę wam jak. Zobaczymy, co mamy. Karpik będzie chyba nie... O! Wszystko zeszło. Straciłem cały zestaw z podajnikiem nawet. Nie wiem dlaczego. Szkoda.
Okej. Demon, hot demon. I mamy niewielką rybkę na bałwanka. Tylko zobaczymy, co karaś może być. Leszcza mamy. Mamy, drodzy widzowie, takiego ładnego leszcza. A więc quit, konkretne uderzenie. Zobaczcie, widzicie? Squid. I taki na squid solony i taki ładny. Baja. I jest pytkę. Ładuję sobie akumulatorki pojedynczo do latarki. Na noc już ogarnąłem trochę, podładowałem baterię na ostatnią nockę. I drodzy Państwo, zaraz za pomocą kobry zanęcę sobie, mam kulki zanętowe pod spodem. Zaraz Wam pokażę. Dzisiaj ostatniej nocy będzie inne nęcenie. Czyli mam tutaj 26 kulki, kilka rzucę, 26, ale na 26 dzisiaj w nocy nie dowolkował. No i 15 kryl oraz 20 kryl, to pójdzie do nęcenia za pomocą kobry. I tak to mniej więcej, drodzy widzowie, będzie wyglądało. Więc dzisiaj wieczorem delikatnie nęcę i trochę kulasów za pomocą kobry poślę w łowisko. A na tą chwilę wędkujemy, wędki przerzucone po 12:20 i zobaczymy za chwilę, co i jak. I tak, widzicie, 15 mam też większe trochę przynęty, czyli 20 Star Bites SK30, 20 pelety 21 Turobin Red, 12-8, no i mniejsze kulki Manlite, 15 słodki squid, solony, przepraszam, squid. Coś tam podnosi Manlite, 15 owocowy. Też będę próbował. Oraz Manlite, 15 fruit turna, tuńczyk na słodko. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. No ale zanim do nocki, to wiecie, w pół do pierwszej, to jeszcze młoda godzina, mamy całe popołudnie, pod wieczór. No i ciekawy, sam jestem ciekawy, co ostatniej nocki wpadnie na tym łowisku. Więc machaj będą, ryby będą, stężenie na pewno, drodzy widzowie, na pewno. Tak, widzicie, wziąłem też trochę owocowych
sprzętu, zaraz wam pokażę. Jak widzicie, mamy egzemplarz owocowy do końca, same owocowe, no ale owocowych dzisiaj nie będę zakładał, przynajmniej teraz, ostatniej nocy. Kulasy podwieszane sztuczną niewielką kukurydzą. Mam tyle kukurydzy, część wezmę do spomba. I Heniu, zanęcę ci z pombem trochę przy spławiku. Zanęcę trochę tego na dwa razy. Na spławik Heniu łowi, to akurat będzie miał jak znalazł. Podsypę ci blisko brzegu to. Zobacz, jest ci sypę. Jedną, ze dwa ci wrzucę, jedną, jeszcze jedną ci rzucę. Trochę bliżej, trochę niżej. Okej. Jakieś, drodzy państwo, śniadanko z Heniem zjemy. Mamy parówki, więc gotujemy wodę. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego się złowi. Zjemy śniadanie i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Można jeść! Robię porządek trochę w swojej chatce, drodzy państwo. Robię zestawy, czyli kulka Starbites SK3014 oraz niewielka żółta kukurydzka podniesie nam to zestaw. I tak wygląda jeden zestaw. Drugi jest to samo. 14 kukurydzka i drugi się dipuje. Demonie. Zaraz będę przerzucał zestawy. To jest jedna. No jest K. 30. To samo dopalacz. I dipujemy drugą sprzynęt. I tak to mniej więcej wygląda. Odgarnę tutaj, bo ostatnia noc będzie czekała. I na noc będę wędkował takimi oto zestawami. Czyli pelety oraz 14 kulki z podwieszoną kukurydzą. Tak to pokazałem. Dobrze, jeszcze jest godzinkę i przerzucę zestawy na to, co przygotowałem. Heniu, jak jest? Pięknie. Pięknie? Podoba ci się wypad? O, mógłby tu siedzieć cały tydzień. Cały tydzień Heniu mógłby tu siedzieć. I tak to mniej więcej wygląda. A więc rybka u Henia, zobaczymy tylko co, czy karaś, czy karp. No zobaczymy, no ale pogoda jest, jest bajecznie. Czekamy na ostatnią nockę, jak ten czas szybko leci i zobaczymy, co nam ostatnia noc przyniesie ciekawego z rybek. Na pewno wypoczynek. Wypoczynek na pewno. Na rybki widzicie takie, jakie biorą, tak jest. Ja liczę na ostatnią noc, a coś fajnego wpadnie. Japang, więc wypuścimy go, odczepię i będzie ujęcie inne trochę. Więc, drodzy państwo, przyznać rację musicie, że rybki są ładne. Dziapak. Płyń, baja. I wędkujemy dalej.
Tu mamy tak, drodzy Państwo, zobaczcie, tą kukurydzą będę nęcił, a dip, który zalałem, to wykorzystam do rozrobienia peletów, czyli samą kukurydzę przesypiemy. Tym będę nęcił dzisiaj, ostatniej nocy. A tutaj wsypiemy pelet, który dorobimy do nocnego i jutrzejszego wędkowania. Odwiedził nas Sławcio. Sławcio nas odwiedził i ma rybkę. Czyli ładny leszcz u Sławcia. Zobaczcie, jaki ładny leszek. No i drugi, tak? No dopiero przyjechał i fajnie, fajnie. No i wspólnie powędkujemy. I zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. No i jak widzicie, okej, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze dosypiemy, żeby to oddzielało się. Jeszcze troszkę. Myślę, że już wystarczy. To będzie do nęcenia pod wieczór, a na to będziemy nakładać do podalnika z dipu sfermentowanej kukurydzy. Dobrze, jeszcze trochę, żeby było suchsze. Dobrze, jak sobie dochodzi i taki czas będziemy to mieszać, niech sobie pije. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. I wędkujemy, próbujemy coś złowić. U Sławka prawdopodobnie będzie karpik. Zobaczymy, jaki, co i jak. Prawdopodobnie karpik, tylko zobaczymy, jaki rozmiar. Kar widać, no. No jest, jest. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Pełno łuski, no. Widzę, widzę. Ryba zaliczona. Idziemy na matę? No idziemy, pójdziemy. I taki, zobaczcie, jaki piękny karp. Odczepiaj go. Postaw sobie wędkę. Trzymaj.
Dobra, daj ją. Popuść hamulkę, żółkę. Nie poplątała. Ładny, ładny. Ładny. Zrobić się zdjęcie, czy nie chcesz? Nie. No to weź. Tylko uważaj, żółka jest zaplątana. Do tyłu musisz wyjechać tym. Tu masz. Przejedź. Mierzymy, czy wypuszczamy? Nie ważyliśmy, nie mierzyliśmy, Heniu. I taki ładny baja. Więc, drodzy Państwo, założyłem coś małego. Mała przynęta, to pewnie mała ryba. No ale zobaczymy. Amur. Ale, drodzy Państwo, malutki ten amurek. Malutki, maleństwo. Maleństwo. Nie, 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 ja go tak odczepię. No. Nie odczepię. Jak go nie odczepię? Jeszcze mnie nie znasz. To kotłowanie będzie? Patrzcie, zobacz. I, drodzy Państwo, nieduży amurek. Baja, płyń po kogoś takiego, przynajmniej zdychę, żeby miał. Tak, żeby mi mogli napykać. Maluszku. No i ławcia, kolejna rybka. Miejmy nadzieję, że coś będzie fajnego. Zobaczymy. Tutaj ryba jest śnięta chyba, karaś. Zobaczymy, co i jak. Podbierak weźmiemy. I tak to, drodzy Państwo, wygląda ten urlop nad wodą. Zobaczymy, co jeszcze nie widać. Nie widać. Zobaczymy. Amur? Nie. Nie, kar. Pełnouski. Znów pełnouski. O! Taki mniej więcej jak wcześniej. Podobny. Podobny, drodzy Państwo, więc na matę z nim, bo szkoda ryby. No. Okej. Okay. Okej. Okay. I taki ładny, więc wraca. Ładny, ładny. Drugi ładny, pełnołuski. Więc... Baja, baja. Drodzy Państwo, pora nęcić. Głośnika nie ma zewnętrznego, a wiatr ucich, więc trochę podsypiemy. I tak mówię, trochę kukurydzy, dużo nie będziemy dawać, trochę szósteczki.
ósemeczki. Tylko ta ósemka to tak jak szóstka z tamtych. Szóstka. Trochę kulek. Dobrze. I to podsypę. Ostatnia modlitwa. Nie wiem ile będzie, 6-7 spanów. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ok, biorę się za pracę, bo nie ma nic darmo. Ok, więc tak mówię, ostatnia noc będzie nęcone. A co uda się złowić, zobaczcie to sami. Czyli stąd jedziemy. Okej, na dwie wędki. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Koniec tego nęcenia w trzecią, przed trzecią nocką, ostatnią już. Pierwszą nęcone, drugą nienęcone i trzecia, ostatnia noc mojego wędkowania, czyli nęcone za pomocą spomba i anakondy kulasami, ale to później, później. A teraz siadamy i odpoczywamy przed trzecią nocką. Trochę dwudziestek, trochę piętnastek. Starczy. Ok. I to za pomocą rakiety cichutko podsypiemy.
połowę i połowę później, jak się już będzie ściemniało. Ja już do wody nie będę wchodził, więc nie, tak, aby nie płoszyć. Więc machaj wędą. Pierwsza próbna. Okej. Więc jedziemy. Mam dwie średnice, to widzicie, najlepiej jest jednymi machać, tak wyczujemy moment rzucania, odległość rzucania, więc weźmiemy kilka większych i sypniemy. Widzi coś. Zobaczymy tylko co. Żeby zobaczyć co. Karp, pełnouski. No ale... Widzi Sławciu, jak słabo on idzie. Łuskacz. Wziął na pikatną kiełbasę 12 mm. Godzina jest 18:48, miałem trzymać do 10 po 7 na tu uderzenie, ale nie jest gotowy, nie? Pierwszego dnia tak wyrwałem mu hak. Widzisz, nie chce się nawet pokazać. Jeszcze ciągnie. Kij odpowiedni, ale haczyki, wiecie jakie używam. Taki już fajny, nie jest wielki, ale fajny, naprowadzimy koledze. No wiesz, no. Liczę, że chapniesz go jak podejdzie, nie? Już nie będę czekał, aż się wyłoży, bo nie chcę męczyć za długo ryby, wiesz. No wiem, że za bardzo ściągnąłem do góry, ale hamulec popuszczony. No ja wiem. W pierwszym dniu straciłem tak rybę. No a z piątkę będzie miał. Piątka będzie chyba. Zobaczymy. Sztycę zostaw, no. Zobaczymy, zważymy z tym koszem. No ile stawiasz? Piątka? Piątkę będzie. Zważymy go tak teraz. Trzymaj go na razie. Zwiń to. A tu mam wagę. I tylko ma 0. No to dawaj.
6200. Zważymy to później, ale do maty go. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie, bo łuskacz. Ile? 805 to jest. 805 to ile ma? O, o, o. 6200 minus 805, 5400. 5400. Taki ładny łuskacz. Pierwszej, ostatniej nocy. Pięć czterysta. Ładny. Piąteczka. I tak jak mówiłem, drodzy Państwo, ładny pierwszej nocy, oby nie jedyny. I tak to. Dzięki Ci za walkę, baja. 19 godzina, rzucimy kilka kulek niedaleko. Blisko. Dobra. I jeszcze garść. Jeszcze weźmiemy garść. Dobra, okej. Jak sobie leżą. I czekam na kolejne rybki. Jest pyte. Odjazd. Godzina 19:32. Więc taki ładny, pełno łuski, któremu zwracamy wolność. Piękny grubasek. Więc taki ładny. Okej. Zrobimy mu jeszcze fotkę. Więc drodzy widzowie, rybka jeszcze dotleni. Płyń po jakąś taką ładną, ciężką i dużą rybkę. Baja. Wędkujemy dalej. Dobra, wezmę jeszcze garść. Jeszcze garść. Dobra, i to będzie wszystko z mojej strony. Czekamy na kolejną rybę. Zachód słońca, zobaczcie jak pięknie. Jest ślicznie, nie inaczej, drodzy widzowie. Ostatnia nocka spędzona na tym łowisku w czasie urlopu i zobaczymy, co nam przyniesie ostatnia noc.